masz. Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 5 Hot Wheels. Dzisiaj w Hot Wheels zrobimy sobie... przejdziemy trochę mojej kariery tutaj, Hot Wheelsowej. Część tej kariery będę sobie chyba przechodził poza odcinkami, bo człowieku... jest tutaj co robić, tak naprawdę. Albo będziemy razem, jeszcze nie wiem. Wejdźmy sobie w opcje, bo pokażę wam, jakie są nowe opcje, jeśli chodzi o ustawienia w grze. Tutaj mamy coś takiego jak Hot Wheels, stąd w momencie, kiedy będziemy jechać z dużą prędkością, wiesz, wszystko będzie się odwracać, przewracać i tak dalej, no nie? No to gra będzie nam trochę pomagać, żebyśmy się nie obijali o bandy. To wbrew pozorom jest dość pomocne, dlatego że wyłączę sobie to, żeby zobaczyć, o ile gorzej będzie mi się grać. Dlatego że w Forza Horizon 3 mega często się właśnie o te bandy rozbijałem. Także fajnie, że pomyśleli o graczach, żeby sobie mogli to włączyć. Jeśli chodzi o HUD, to już wam pokazywałem na ostatnim odcinku. Hot Wheels Roll Indicator, możemy sobie teraz to włączyć. Podczas jazdy ostatnio sobie trochę tam zwiedzaliśmy, więc chciałem, żeby nam nic nie przeszkadzało. Jeśli chodzi o grafikę, ale to dotyczy głównie Xboxa. Tak, tutaj mamy Field of View dla typowo dla Hot Wheels. Jeśli nie masz dodatku Hot Wheels, dalej będziesz widział na Xboxie te opcje. Nie wiem, jak jest na PC, bo jeszcze nie odpaliłem, ale dalej będziesz widział te opcje, tylko że ona będzie taka zacieniowana, nie? Jak będziesz na tej mapce innej. Więc tutaj możemy sobie zwiększyć pole widzenia, gdy jesteśmy w tej kamerze zewnętrznej i dodatkowo pojawiła się opcja wybrania rozmycia ruchu na... Możemy całkiem rozmycie ruchu wyłączyć, to jest ciekawe. Możemy sobie to rozmycie tutaj ruchu wybrać na Xboxie. Wcześniej ta opcja była niedostępna, ale to jest tylko dla Xboxowców. No i tutaj chyba więcej rzeczy nie zauważyłem. Dobra, to teraz pojedziemy sobie trochę bez tego wspomagania. Jeśli chodzi o playlistę festiwalową, to tutaj mamy tą domyślną playlistę festiwalową z normalnej mapy. I tutaj mamy Hot Wheels Academy. Co to jest? Okej. Spoko. Zobaczcie, tutaj mamy Akademię i jest klasa X nawet. O kurde. Także zaczynamy sobie od niskich klas i potem progresujemy coraz to wyżej i coraz to wyżej. Wiadomo, bardzo fajnie, mega mi się to podoba. Nie jest tak, że od razu mamy te szybkie samochody i możemy wszystko sprawdzić, wiesz, przy bardzo dużych prędkościach, tylko po kolei, no nie? Zobaczymy, czy wheelspiny dają nam kupę rzeczy fajnych, ale na razie nie wylosowałem nic fajnego. Szkoda. Dobra, to jest ciekawe zresztą, że nie możemy wybrać jakiegoś dowolnego samochodu, który mamy tam gdzieś w garażu, no nie? Mega dziwne. Powiem wam, mnie osobiście denerwuje ten wskaźnik przechylenia. Ten tor magnetyczny jest nieziemski, ziom. Mega, ej, w ogóle zauważyłem, że trochę mnie tak bardziej do ściany przytegowało przez chwilę. Wow, ej, lawa. Musimy... co się stanie, jak skoczymy do lawy? No pewnie nam zresetuje pojazd, nie, niestety. Podjazdu pod górę? A, faktycznie, i my jesteśmy teraz na tym magnetycznym. Słuchajcie, taki dźwięk w tle, słyszycie to? No i my jesteśmy na takim magnetycznym torze, który przyciąga nasz metalowy samochód. A co jeśli mamy samochód wykonany głównie z włókna węglowego, a karoseria jest aluminiowa? A co wtedy? Nie no, coś musi być zawsze metalowe w samochodzie, nie? Boże, Karol, Boże. A co się stanie, jak się na przykład tu zatrzymam? O, niedobrze, spadamy! I co teraz? Muszę chyba zresetować, bo to nie jest już magnetyczny tor, jak tu nie mamy odpowiedniej prędkości, to lipa! Patrzcie, jak blisko tej lawy jesteśmy. Wow. Samochód powinien się już chyba topić, co? Przy takiej odległości. Tutaj coś nam wybucha, ja się próbuję rozpędzić. Nie mogę zresetować pojazdu, chyba że mogę. O, jest! Reset car position. Co nam się stanie dzięki temu? Okej, jesteśmy kawałek wcześniej, spoko. I teraz muszę, no będę jechał na pewno szybciej, żeby to przejechać. Pyk, i zobacz teraz. Puszczę sobie gaz. No tak przy 170 km na godzinę samochód się przytrzyma, więc generalnie nie trzeba tutaj jechać jakoś mega szybko, żeby się utrzymać na torze, ale patrz, podjadę tu w ogóle? Ooo!
shit! Shit! I co dalej? Spadnę w przepaść! Ty, spadnę z nieba. I co, spadnę na tamtą mapę? A widać tą mapę na dole gdzieś? Ty, wow, ale czad, widzicie to? Czekaj, zrobię zdjęcie, mogę zrobić zdjęcie? Mogę zrobić zdjęcie, patrz, patrz, patrz. Tam, między tymi chmurami, o, kamera mi spada. Wow, ej, my faktycznie jesteśmy mega wysoko. Zobacz, tutaj widać to wybrzeże. Tu widać ten główny festiwal Horizon i ten tor dragowy przy tym festiwalu, widzicie to? Ej, to faktycznie tam jest. Tutaj jest to pole uprawowe, tutaj jest ten. Musielibyśmy zajechać jeszcze z drugiej strony, zobaczyć jakiś... O, wulkan pewnie będzie widać. Czekaj, czekaj, muszę tutaj z tej strony pójść. Nie wiem, jak daleko mogę pójść, ale tu ledwo widać, bo trochę tych chmur jest, nie? Mimo wszystko. Wow, ale czad... Ej, jest wulkan, dobra, jaki on jest mały, ty! Zobacz, to jest wulkan tutaj w tym miejscu. Tylko on wygląda na taki dwuwymiarowy, nie? On wygląda, jakby go nie było. Ja pierniczad. Ej, czad to zrobili, zobacz. I tu jest normalnie ten tor Fordzowy, gdzie jest Festival Horizon. Dobra, co się stanie, jak tu spadnę? O, patrz, było widać przez chwilę tekstury niedokończone. Wow, patrz. Resetuję, ale daleko mogłem spać. Myślałem, że się od razu zresetuję. Czad. Wow, ekstra to wygląda. Dobra, jestem podjarany mega. Wypadałoby coś zrobić, żeby... trochę moją karierę tutaj, wiesz, zboostować, żeby... Ja chcę jakąś szybszą furkę w końcu, no ja. Jakimś fajnym samochodem pojechać, nie? Zobacz, tutaj te wjazdy na ten festiwal tam w powietrzu. Mega. Tutaj gdzieniegdzie są poukrywane też takie pionowe, magnetyczne zjazdy. Okej, to mam chyba zaliczone na 3 gwiazdki. Wiecie, co zauważyłem, że... O, patrz, tutaj chyba będzie można sobie po tym jeździć. Okej, a macie pomysł, jak zjechać z tego toru? Jeśli macie pomysł, to napiszcie w komentarzach. No i zostawcie suba, jak już piszecie komentarz. Dobra, to co my tu mamy? Meksiko, travel to Meksiko. Tu możemy uciec do Meksyku, jeśli chcemy. Chodźmy sobie może tutaj. Dobrze, tutaj musimy to wygrać. Ja myślałem, że to jest wyścig offroadowy, ale to chyba nie był wyścig offroadowy. To jest po prostu taka ikonka, która przypomina wyścig shooterowy bardziej, nie? Dobrze, i tu możemy sobie wybrać jakiś samochód. Teraz może nie bierzemy sobie, nie weźmiemy sobie Hot Wheelsowego. Co ja tutaj mam w klasie B wymaksowany? No właśnie niewiele. I kurde, nigdy nie wiem, który samochód jest do driftu, a który nie. Tu mam 666, o kurczę. Co by tu wybrać? Co będzie takie super szybkie? Z moich obliczeń wynika, że Nissan Pulsar to jest najszybszy samochód, jaki mam. Wezmę sobie jeszcze... O, kurczę, nie mogę tutaj wydłużyć biegów mocniej. Ale to jest klasa B, tam 330 km na godzinę, max. Powinno nam wystarczyć napęd na 4 koła, chociaż tutaj nam chyba niepotrzebny napęd na 4 koła, co? Na tej mapie. Nie wiem, chyba musimy gdzieś na offroady pojechać w końcu. W którymś momencie kariery pewnie dostęp do... A czekaj, tutaj coś nie z oponami, nie tak? W którymś momencie kariery pewnie dostęp do offroadu będziemy mieli jakiegoś, nie? Chodzi mi, wiesz, poza tymi torami. Jakby bardzo mnie to interesuje, ale jeszcze nawet wszystkich torów nie zwiedziłem. Jeszcze dużo, wiesz, mapy mam poukrywanej. Jedziemy. Okej, to ma moc. To ma moc w porównaniu do mojego poprzedniego auta. Zobacz. Wow. A to poszerzenie pola widzenia jest spore tutaj. Spoko, że to można ustawić na Xboxie, bo na PC-cie chyba domyślnie można sobie to w opcjach graficznych poustawiać, no nie? O, propo, wyjechaliśmy poza te tory. Ale mnie rzuciło. I jesteśmy, i zobaczcie, mamy pełnoprawną zimę. I teraz w końcu chyba faktycznie to opony zimowe nam się przydadzą. Zobacz, jak ślisko. O, jak się cieszę, że wziąłem samochód napęd na 4 koła. Nie mam opon zimowych w tym aucie. Te, wiecie, takie z kolcami, no nie? One by się tu mega przydały na tym lodzie. Musimy to koniecznie przetestować. Patrz, mamy tutaj offroady. Jedziemy przy jakimś lodowcu albo coś takiego? W jakimś lodowcu?
Możemy, wiesz, z wnętrza jakiegoś wulkanu przedostać się do mapy lodowej, więc jak będzie nam za ciepło, możemy się tu szybko ochłodzić. Ej, opony zimowe! Ja wiedziałem, że w którymś dodatku rozszerzeniowym będzie jakaś solidniejsza zima, no bo myśmy mieli kawałek tylko śniegu na szczycie wulkanu i to nie w każdym sezonie. Chyba tylko w jednym sezonie było na szczycie wulkanu trochę śniegu i na tym temat się kończył, no nie, jeśli chodzi o śniegi i lód. A ja tutaj ledwo co mogę tym pulsarem jechać, mimo że lekkie auto i napęd na 4 koła. Bardzo ciekawe. I hop, i chyba wkraczamy na tor? Nie. Dobra, nawracamy. Co mi tu każe zawrócić? Już dobrze jadę. Go, 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 go. No, na razie idzie mi całkiem nieźle, chyba ten pulsar generalnie jest taki przykokrzony. Ciekawe, jakie tory będzie można budować z tych torów Hot Wheelsowych. O, i wjeżdżamy w lawę od razu, zobacz. Ekran mi się zaśnieżył! Przypomina mi się Forza Horizon 3 i ten dodatek. Blizzard Mountain to jest zresztą też taki trochę dodatek nawiązujący do tamtego, no nie? Ciekawe, czy będą, nie no, burzy śnieżnej tu chyba nie będzie, co? Ale jestem też ciekawy, na ile ta mapa będzie się zmieniać wraz ze zmianą sezonów. No, dalej jesteśmy w Meksyku, jakby nie patrzeć, tylko że jakby nie wiem, ile kilometr nad ziemią? Nie mam pojęcia. Nad tą ziemią, że ziemią, a nie na jakimś, kurde, statku kosmicznym. Wow. Dobra. Przejechałem sobie bez problemu. Ale gdybym wiedział, to bym wziął opony zimowe. Kurczę, musimy sobie jeden samochód skonfigurować na zimę. Ice Canyon Hazard Sprint. Okej. Właśnie, jak to jest z tą kasą? Dostałem jakąś kurtkę. Kasa. XP. Expa chyba... 5000 expa to są? Tak chyba normalnie, nie? Kasy? Ile tej kasy? Gdzie ta kasa jest? Halo, moja kasa! Bo ja chcę dostawać kasy dwa razy więcej. No teraz mam mieć niby jakiś mnożnik za uczestnictwo w tym. Event XP 5000. 23 tysiące za kredytów za przejechanie tego i wygranie. To jest chyba całkiem normalnie, jakby nie patrzeć, no nie? Też się dostawało to gdzieś koło 25, 23, tak za taki jakiś standardowy wyścig. Także nie wiem, czy dostałem ten jakiś taki bonus. Może coś źle zrozumiałem? Nie wiem. Dobra, zobaczmy, co nas jeszcze tu czeka. Co my tu mamy? Tutaj mamy jakieś story. Trzeba porobić kilka tych wyścigów, żeby sobie odblokować następny poziom. 6X6M. I same SUVy mamy teraz. Ależ to wygląda. Ja ten poprzedni wyścig chyba robiłem. On tak się na mapce zaznaczył. O kurde ty, przez wodę, zobacz. O, już wiem, co mi przypomina ten obszar. Wiecie, co mi przypomina? Mi przypomina film Avatar. Nie wiem, czy oglądaliście. Przypomina mi strasznie ten las. Może oni się inspirowali trochę Avatarem, żeby to stworzyć. No jedno takie drzewo jest tutaj przeogromne. I hopa. Uuu, jaka spadówa wielka. Ty, faktycznie możemy sobie jeździć też poza tymi torami. Bardzo fajnie. Znaczy wiecie, no tutaj tych poza torami obszarów chyba nie ma za dużo, nie? Tak jakbyśmy sobie popatrzyli na mapę. No to zobaczcie, tutaj taki kawałek. Teraz przejechaliśmy sobie chyba ten odcinek, no nie? Jest generalnie mała mapa, ona jest teraz tak bardzo mocno przybliżona, żeby wydawała się jakaś duża, ale moglibyśmy ją sobie oddalić mocniej i podejrzewam, że ta mapka byłaby wielkości jakiejś 1/4, może 1/5 nawet oryginalnej mapy, no nie? Ale chodzi o to, że tych torów jest tutaj mega dużo do przejechania, generalnie kilometrów do zrobienia jest sporo, bo musimy tutaj na wielu przestrzeniach jakby się toczy ta rozgrywka, tak? Możesz być jakoś bardzo wysoko, możesz być jakoś bardzo nisko, gdzieś tam musisz przejechać bardzo wysoko w górę. No, na standardowej mapie jesteśmy praktycznie tylko na jednej płaszczyźnie, tak? A tutaj zobaczcie, ile tych torów jest tam gdzieś wyżej. To mega wielkie drzewo jest super, bardzo mi się podoba. Dwa są takie w sumie chyba większe.
fajnie to jest zrobione. Ale grafika, trzeba przyznać, wow, rozwala czachę. Powiem wam, że ostatnio odświeżyłem sobie Deckru 2. Jak wbijasz ponownie do Forzy po Deckru 2, to masz takie... What? Z którego roku jest ta gra? I go, mamy dopalacz. Tutaj powinno być, fajnie jakby był taki jeszcze efekt, że przekraczasz barierę dźwięku, nie? Jak w tych takich samolotach. Się pojawia takie zjawisko. Okej, 370 klasa B. No co będzie w klasie X, powiecie mi to? To jest jakiś totalny sztos. Patrz, i pod górę im... What? Tu jest końcowa. Nie, aha, tu było jakieś spowolnienie, okej. Teraz dopiero koniec. Ja nie mogę, ja w tej BMC nigdy nie mogłem ósemki nawet wbić, bo nie była potrzebna, jechało się za wolno tym samochodem, a tutaj bez problemu. 400 km na godzinę klasą B? To jest jakieś szaleństwo. Tutaj jest jakiś radar, muszę osiągnąć na 3 gwiazdki 225 km na godzinę i jest chyba jakaś ogromna pętla tutaj w tym miejscu. Nie wiem, czy BMW da sobie z tym radę. Jeśli nie będzie dopalacza, to może być ciężko, co? Ten Nissan Pulsar był całkiem dobry w sumie w klasie B. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, który samochód w klasie B jest najszybszy, wiesz, którego można tak cheatersko stuningować, że będzie super szybki. A skoro już piszecie komentarz, to zostawcie suba. To jedziemy na pętle, nie widzę tutaj żadnego boosta, ale chyba jak będziemy z pętli zjeżdżać, to prędkość powinna być całkiem zadowalająca, nie? Jesteście gotowi na pętle? Dawaj. I radar. Okej, mam nadzieję, że nie dostanę mandatu tym razem. Next run, kurde, tutaj muszę trochę powbijać. Wiecie, muszę porobić te radary i to wszystko. Zerknijmy sobie w ogóle, jak ta sytuacja tu wygląda. 29% dopiero? Bo wiecie co, chodzi o to, że ja sobie zrobiłem jeden wyścig dwa razy. Ten. I nie udało mi się go ukończyć na pierwszym miejscu jeszcze. To jest ciekawe. Tu już mam skończone, mam 3 gwiazdki. To mam zaliczone, tak musimy wszystko pozaliczać, już zapomniałem jak się w ogóle gra w tą grę od początku, wiesz, że musisz coś w ogóle zaliczać, nie? No serio. Co to jest? Horizon Tour, Others Place Mercivia. Nie wiem czy to, no mógł to zrobić sobie tą misję, czy ja już to chyba robiłem, nie? Bo to jest jakby początek tego. Teraz zobaczymy. Dobra, odpalamy sobie. Emil Maney. Okej, chyba mi kogoś szuka, ale ja nie mam tej klasy. Dobra, wychodzimy z tego. Ciekawe jest to, że mogę się teleportować do miejsc, które mam nieodkryte. Na przykład tu mam nieodkryte jakieś miejsce. Mogę się tu bez problemu przeteleportować i sobie to odkryć. Moim zdaniem nie powinno być to dozwolone, no bo jak, nie? Zobacz, mi się ten kawałek tutaj drogi już odkrył. I tak samo tutaj, przeteleportowałem się gdzieś tutaj na środek i zobaczcie, całe to skrzyżowanie mi się odkryło. Okej. Dobra, nie wiem czy się Horizon Tour rozpocznie, dlatego że jest tu bardzo mało graczy, którzy grają teraz te Hot Wheelsy przedpremierowo. Jedźmy sobie na tą wielką pętlę. To jest magnetyczna pętla i na niej jest pomiar prędkości. Ja chyba źle robię, że jadę pod górkę. Zobacz. No, to zdecydowanie będzie za mała prędkość. Musimy jechać z drugiej strony. Musiałem aż na dwójkę zredukować. Okej, czad. Dobra, ale jakoś podjechałem. No, myślę, że nie ogarnąłem tutaj dobrego rekordu. Jedna gwiazdka tylko. A ciekawe, co się stanie, jak... Okej, wiecie co? Jak jedziemy sobie na tym, to... No jesteśmy tacy przyspawani, nie? Ale zadriftować sobie trochę można, że nie ma z tym problemu. Dobra, jedziemy teraz w tą samą, w tą stronę strefę pomiarową. Jedną gwiazdkę zdobyłem już, także całkiem nieźle. Teraz spróbujmy sobie zjechać w tą stronę, już mamy większą prędkość. I dodatkowo będziemy zaraz jechać z górki. Także zawsze trochę lepiej. Może dwie gwiazdy będą? I zobaczmy, nowy rekord. O, ale ciśnie ta fura. 3 gwiazdki! A, nice, dobrze. Kurde, te magnetyczne tory są przegięte. Okej, zobaczmy jak moja kariera. Czy przejdę do klasy A? 40% mam dopiero.
chyba będę musiał zrobić całą tą karierę tutaj. Przejadę sobie jeszcze ten wyścig. Not enough players, tak, tak jak myślałem, jest za mało graczy, żeby rozpocząć tą wspólną rozgrywkę. A, te rzeczy będę musiał sobie zrobić już później. Ej, patrzcie na to, tu jest jakaś taka droga, że można sobie zjechać. Zobaczmy, o co tam chodzi. Można chyba zjechać na ten lodowiec albo coś, nie? Co? Nie, to jest hopa, że można tam gdzieś przeskoczyć? Aha, ale chyba można też z tego zjechać. Nie wiem, w którym miejscu właśnie się zjeżdża z tych torów. Można to w ogóle zrobić? A, okej, tu jest normalnie zjazd. Jak tu się wysoko leci, ty, z tego... Kurde. Okej, no normalnie można sobie z tego toru zjechać w tym miejscu na przykład. Zobacz tutaj. To jest normalnie zjazd. Okej, dobrze, to jest jak w trójce zresztą. To jest tak naprawdę zaznaczone, zobaczcie, takim żółtym, pomarańczowym kolorem, że można sobie wtedy zjechać gdzieś na ten... Po lecie żeśmy, po śniegu trochę żeśmy jechali już, no nie? A właśnie, bo tutaj jeszcze w pobliżu jest tank balon. I ten balon, no musimy na niego chyba jakoś trafić. Czekaj, zawrócę sobie. Głupio, że na początku nie mamy takich furek dobrych, nie? Ja nie mam jak szybko gdzieś tam dojechać. Czekaj, ja tu nie wjadę. Aha, bo ta droga jest nade mną. Dobra, teraz strzeliłem. Nie zajadę tam do niego, muszę się tutaj przeteleportować, żeby wiedzieć, wiesz, jakby dwa razy wyżej i zobaczcie, jak teraz wysoko jestem. No kurde, przed chwilą byłem gdzieś tam na dole, nie? Dobra, tu muszę rozwalić jakiś balon gdzieś w okolicy. Okej, tego mam zaznaczonego na mapie. A, to jest tam w powietrzu, czaję, ty, ale... Dalej nie jestem jakby w tym... A nie, dobra, chyba... Chyba tu się połączy to, okej. Czyli pojadę sobie w to miejsce. Tu mamy dopalacz, także szybko sobie to ogarniemy i zrobimy sobie tam skoka. Widzę ten balon tam. Na tego można bardzo łatwo trafić. Może pozostałe 19 balonów jest trochę lepiej ukryte? Zobaczymy. Go, 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 go. A, bo tu 4 biegi są tylko. Ja nie wiem, ten samochód chyba na drifcie zrobiony. Okej, okej. Trzymajcie się. I mamy balon niby. Ja myślę, że jego nie da się nie trafić tak naprawdę. Wojak, jak go umiesz w powietrzu? Już mi niewiele zostało do następnej klasy chyba. Ten wyścig, który tutaj sfailowałem, już go sobie ukończyłem. Czy jak zbiję sobie tą tabliczkę XP, to wbiję następny poziom? Ona jest chyba tak do, generalnie do levelowania, ale nie do tego poziomu tutaj hotlisowego, tak? 61%, o, to jeszcze sporo mi brakuje. To bym musiał, wiecie co, chyba ukończyć to tutaj. Hot Wheels Story of the Speed. Byśmy musieli sobie to razem zrobić, ale to zrobimy już na następnym odcinku, na który was zapraszam, a tymczasem trzymajcie się, na razie, cześć!